Dobiega końca ósma kadencja Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Pracowita, ponieważ w ciągu tej kadencji odbyło się prawie 80 posiedzeń Senatu, dwudniowych, niektóre trzydniowe. Na każdym posiedzeniu było rozpatrywanych kilkanaście, czasami kilkadziesiąt ustaw uchwalonych wcześniej w Sejmie. Wiadomo, że Senat jest tą izbą, która może wnosić poprawki i zmiany do uchwalonych już projektów ustaw przez Sejm, czyli pełni rolę kontrolującą, pełni rolę także inicjatywną, ponieważ inicjatywy uchwalania nowych ustaw wychodzą także z Senatu. Senat zgodnie z Konstytucją wypełniał swoją rolę izby kontrolującej, korygującej, rozważającej pomysły i ustawy, które były podejmowane w Sejmie. Z tego punktu widzenia można powiedzieć, że odgrywa rolę potrzebną, ważną i mimo, że nieraz krytykowaną, to jednak niewątpliwie pożyteczną dla państwa i dla narodu. Praca w Senacie jest zajmująca i trwa nie tylko na posiedzeniach komisji i na posiedzeniach plenarnych Senatu. Jest przed tym cała masa godzin spędzonych na przygotowywaniu się do dyskusji, do głosowania. Trzeba się z projektami sejmowymi zapoznać i to jest rzecz taka, że przecież ustawy dotyczą różnych spraw kraju, państwa. To nie tylko to, co widzimy czasami w telewizji i czytamy w gazetach, to także jest ta praca ukryta, której się nie widzi. To jest także praca poza posiedzeniami, mianowicie wielu z nas jest włączonych w różne projekty międzynarodowe. Ja sam uczestniczę w trzech różnych grupach współpracy międzyparlamentarnej, francuskiej, amerykańskiej, japońskiej. To również wymaga wielu spotkań, dyskusji, przygotowań. Mamy różne liczne spotkania publiczne. Ta praca jest naprawdę znacznie przewyższająca to, co się wydaje o pracy ludziom. To jest praca skupiająca się na sprawach ogólnokrajowych, ogólnopaństwowych, dotyczących całego narodu. Chodzi o sprawy ogólne, dotyczące państwa, narodu, ustroju i to, co jest najważniejsze dla Polski. 25 października do Senatu wybieram profesora Michała Seweryńskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Jestem z Wami przez 12 miesięcy w roku. Tutaj mieszkam, pracuję, działam w Radzie Powiatu Sieradzkiego już trzecią kadencję. Wiele razy byłam skuteczna. Pomogły moje interwencje i właściciele ziemi zabranej pod budowę drogi ekspresowej S8 otrzymali godziwą zapłatę. Przez lata złoczewianie i przyjezdnie ryzykowali na tym skrzyżowaniu. Przekonałam drogowców, aby zamontowali sygnalizację świetlną. Nareszcie możemy przejść i przejechać bezpiecznie. Od kilku lat pracuję w powiecie wieruszowskim. Jestem logopedą. Pomagam dzieciom i dorosłym pozbyć się zaburzeń mowy. Co łączy powiaty wieluński, wieruszowski i sieradzki? Budowa przez kopalnię węgla brunatnego Bełchatów nowej odkrywki Złoczew. Na tej inwestycji skorzystają nie tylko mieszkańcy najbliższych miejscowości, ale i Wielunia, Sieradza i Wieruszowa. Od początku stałam za kopalnią Bełchatów, bo najważniejsza jest praca. Taki też jest mój program. Po pierwsze praca, po drugie praca, po trzecie praca. I tego zamierzam pilnować. Dlatego startuję do Sejmu. Z 12 miejsca listy Prawa i Sprawiedliwości, które podkreśla, że wzrost gospodarczy oparty na długu dobiega końca. PiS stawia na przemysł będący kluczem do rozwoju naszego kraju. Jestem z Wami przez 12 miesięcy w roku. Mamy do siebie blisko. W październikowych wyborach proszę o Wasze głosy. Katarzyna Paprota. Piotr Polak, numer 6 na liście Prawa i Sprawiedliwości. Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 6 i 7 kadencji. Szczęśliwy mąż i ojciec trójki dzieci. Doświadczony samorządowiec, działacz katolicki. Były starosta poddębicki, były radny powiatowy i gminny. W swojej parlamentarnej pracy skutecznie realizował hasło: służę Polsce, słucham Polaków, pomagam. Prosi o zaufanie i poparcie na kolejną kadencję. Zaufaj Piotrowi Polakowi. Głosuj na numer 6 na liście Prawa i Sprawiedliwości.
Piotr Sęczkowski, od 16 lat związany z samorządem powiatowym i gminnym w Poddębicach. Od 2006 roku burmistrz Poddębic, autor zrealizowanych w tej gminie wielomilionowych przedsięwzięć. Budowy odwiertu termalnego, basenów, Centrum Turystyki i Rekreacji w Byczynie, rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego i modernizacji Centrum Poddębic. Piotr Sęczkowski ma 42 lata. Wyższe wykształcenie z zakresu administracji. Sprawdziłem się jako samorządowiec. Wiem, co trapi ludzi w regionie. Zrobiłem wiele jako burmistrz Poddębic. Chcę dokonać jeszcze więcej jako poseł. Jacek Walczak. Skuteczny, dynamiczny, aktywny. Jako prezydent Sieradza, sekretarz Błaszek i Bolesławca. Sprawdzony lider lokalny. Zmieniał nasz region. Skutecznie walczył o drogę ekspresową S8, rewitalizację Sieradza, zmianę otoczenia na lepsze. Teraz chce być waszym człowiekiem w Senacie. Skupi się na tym, aby zwykły mieszkaniec miał wpływ na to, co dzieje się w kraju. Chce zadbać o poprawę jakości życia, tworzyć miejsca pracy poprzez ekonomię społeczną, wyrównywać szanse przez aktywowanie ludzi do działania. Jacek Walczak, to wasz człowiek w Senacie.